110 tysięcy mieszkańców i stabilnie rośnie. Nice. O, zobaczmy. Wow, Śląsk się rozwija. Rzeczywiście, uderzające podobieństwo. Zaciągnijmy się. Jest moc. Co tam? Oczywiście, węgiel. Ruda. Cudownie. Dobra. Jak? Cały czas jakieś zapotrzebowanie jest i jest zaspokajane i potem pojawia się ponownie troszeczkę i znowu powstaje budynek. No i rewelacja. O! Wreszcie. Wyciągnięcie z kryzysu trochę zajęło. A zrujnowałem to miasto w godzinę? Mniej. Wystarczy podwyższyć podatki. Tak, że wszyscy się wyniosą. Praktycznie. O, ale rusza się teraz i jest dobrze. Okej, moje cele osiągnięte. Ale tak ciężko się oderwać. Zostawić nasze pagórki niedole. Zieloną cebulkę całą. Rondo szczypiorek. Cud inżynierii. Mogłem jeszcze wielopoziomowe zrobić, żeby tutaj było to na wyższym poziomie. I to zamiast od razu z tej strony, to jeszcze zawijało z drugiej. Żeby tak bardziej fancy było. I te z tej strony by wtedy zawijały i z tej trafiały. To by było crazy. No dobra. To wygląda mi na tyle. Jeszcze mały przegląd. Jest tutaj projekt 1. Centrum medyczne. Mamy kosmiczną windę. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Co tutaj było? Jeszcze z takich dużych? Cuda. Zderzacz hadronów? Tak. Tutaj. I... elektrownia jądrowa. Akurat z tego profilu trzeba patrzeć. Bo z tego już nie wygląda na jądrową. O! Właśnie. Co jeszcze? To tyle. Tak. No i oczywiście budynki unikatowe, które trzeba zdobywać, niszcząc swoje miasto. W sposób skandaliczny. A tutaj coś jeździ? Na razie nic nie widać. Może? Oho. Tak, coś jeździ. Coś wjechało, coś wyjechało. Okej, tutaj też się rusza. Tak, widać pociąg. Zero pasażerów wyjeżdża, ktoś tam przyjechał. Zero pasażerów przyjechało. W kolejce jest drugi z pięcioma. Warto było ich przywieźć. Ja tam z każdego się cieszę. Tutaj też towary lecą. Tu helikopterki. Ciekawe. Kurczę, szkoda, że ich nie widać. Wow! Korty tenisowe. Jeszcze do kosza. Fajny. Tak wygląda to wszystko z poziomu ulicy. Nawet za ciasno, no jak dla mnie. Moje wielkie, co, ego? Tutaj się nie mieści. No dobra, ale cały czas widać światło. Dobrze. Ludzie szczęśliwi. Szczęśliwy jesteś? Pewnie. Bardzo dobrze wykształcony senior. Tadeusz Błaszczuk. O! Trochę ich tutaj jest. Pięknie. No, tak dopisowałem to miasto, że wystarczyło ruszyć trochę tam, gdzie akurat bolało. Czyli w to, że nie było pracy w wysokim sektorze. I tyle. No i jeszcze... tutaj. A jakbym zwiększył podatki,
Ohoho, jaki przychód. Teraz mam 43 tysiące na tydzień. A mam 1% podatku na rejony przemysłowe i biurowe. Jakbym zwiększył do 12. Do 12. O. Ludzi powinno tyle samo przychodzić. I przychód rośnie. Drastycznie. 60 tysięcy. Co jeszcze mogę im dać? Ulgi podatkowe dla rejonów? Nie, nie, nie. Wszystko jest okej. 78 tysięcy, 81? Ale to mi niepotrzebne. Ja chcę, żeby oni byli bardziej szczęśliwi, więcej tego zakładali. Więcej ludzi, żeby przyjeżdżało. To są ciężarówki. O, tu się ostro robi. Chyba trzeba by było jakiś zjazd zrobić jeszcze, ale... Co już... Jak kto woli. Jak będziecie chcieli, to mogę wam udostępnić to miasto. Możecie sobie zrobić z nim cokolwiek będziecie chcieli wtedy. Rozbudować, zniszczyć, zwiększyć podatki, zmniejszyć. Dobra. Zmniejszę tak jak było. No. Rośnie. Pięknie. Wszędzie cebulan planarny, rondo szczypiorek, cebulopizza. Zaczynała taka mała. A teraz nowoczesność. I ma jeszcze takie poletko, na które może patrzeć i zastanawiać się, do czego to służy i jak to działa. Wieża ciśnień. Jak ktoś chce, to może pozwiedzać. Ogrowice prawe, ogrowice lewe. Jaman. Wszędzie teraz można palić gandzie. Świeżo malowane. Korzonek pierwszy. No i mini Barcelona. Z tym swoim ruchem. Pięknie. Diagonal. Cuda. Port lotniczy. Lotnisko. Było Chopina, to teraz będzie... Będzie imperialne. Bo tak. Po prostu. No. A to? Porty? Towarowe. I port. Port... O, no. O. Dobra, niech taki zostanie. Jak się tutaj nazywa? Colossal Lines. Okej, okay, czyli ma nazwę. Kolosalne linie. Co się stanie? Czeka. 10 pasażerów? No co wy? Przecież tutaj można ileś budynków zmieścić. Oho, 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 przytulak. Jeden wchodzi w drugiego. Czy będą dzieci z tego? Jakieś dzieci może będą. Pasażerów na razie brak. Tu 10. O, rozmnożyli się. Okej. Dobra, to pasuje. Wow! 100 pasażerów. Tego to jeszcze nie widziałem. Czy nagle wyskoczą stąd? Halo? O, lecą. Lecą. No, to to wygląda jak naprawdę rejs. Chociaż tak... Spodziewałem się jeszcze z 2 czy 3 takich fal. Okej. Pięknie. No i ten sąd. Ja ci dam. Zrujnowałeś mi miasto i jeszcze ciebie nie powstało wtedy przez to. Mimo tego, że się starałem aż za bardzo. Fe. Okej. 114 tysięcy już i rośnie. Teraz można by było budować kolejne dzielnice tutaj. Można by było. Wszystko się ładnie rusza. Aż wody brakuje. Proszę bardzo. Tyle tego. No, zapotrzebowanie jest. Pięknie.
Dobrze. W takim razie piękne dzięki za oglądanie. Myślałem, że tak ze 3 czy 4 razy krótsza będzie ta seria, ale tu jest tyle do zrobienia, tyle do zaprojektowania, tyle do podkręcenia. To jest takie przyjemne, że nie dało się skończyć wcześniej. Dobra, ze słonecznego Śląska żegnam was. See ya! I pamiętajcie, bądźcie kulturalni. I nie palcie, bo to brzydko pachnie. Raj surferów. Pięknie.